tak, bo tylko proszę na tym kapetę. Pięknej historycznej scenerii. Dziś naszym gościem jest prezydent Piotrkowa, Krzysztof Hojniak. Dzień dobry, witam serdecznie panie prezydencie. Witam pana, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, to miejsce jest nieprzypadkowe. Zamek Królewski, Podzamcze, Starówka. To teren, który już niedługo zmieni całkowicie swoje oblicze. Właśnie dzisiaj z prezydentem Krzysztofem Hojniakiem o tym porozmawiamy. Znajdujemy się na Podzamczu, czyli na tej przestrzeni, gdzie mówimy o otoczeniu, o samym Zamku Królewskim, ale również o jego otoczeniu. Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnim okresie zrobiliśmy w tym obszarze i tak sporo. Oczywiście te prace koncentrowały się głównie na Starym Mieście, a więc Rynek Trybunalski, uliczki przylegające do niego, ulica Słowackiego. I taką granicą naturalną jest ulica Zamurowa. To historycznie tam się kończyło Stare Miasto, natomiast to, co za murami, ten teren umownie nazywany jest terenem Podzamcza. Przypominam, że w ostatnich latach wyremontowaliśmy w pełni synagogę, dawną synagogę, obecną bibliotekę. Wykonaliśmy pracę na ulicy Zamkowej, Starowarszawskiej. Przebudowaliśmy, właściwie wybudowaliśmy od początku dwa mosty. Jeden na ulicy Zamkowej, drugi na ulicy Starowarszawskiej. A teraz przystępujemy do kolejnych prac takich zasadniczych, dotyczących i przebudowy samych ulic, jak na przykład ulica Garncarska, ale również tego, co związane jest ze zmianą wizerunku Starego Miasta, z przywróceniem tam funkcji mieszkaniowej i usługowej, a więc budowa nowych budynków komunalnych. Mam tutaj przede wszystkim na myśli ulicę Garncarską, choć nie są to pierwsze budynki, bo proszę zwrócić uwagę, że w roku 2014 oddaliśmy do użytku nowy budynek, pięknie komponujący się z otoczeniem przy ulicy Zamurowej. Panie prezydencie, porozmawiajmy o szczegółach tych inwestycji, o których przed chwilą pan powiedział. Rozpocznijmy może od Placu Zamkowego, bo to bardzo ważna inwestycja, chociażby z tego względu, że w przyszłym roku przyjadą do nas goście na czele z prezydentem Andrzejem Dudą. Takie wydarzenie związane z dniami przyjaźni polsko-węgierskiej, to są obchody ogólnopolskie. Wywalczyliśmy możliwość bycia gospodarzem, miastem gospodarzem w roku 2017, co pięknie wpisuje się akurat w jubileusz 800-lecia. Jest niewątpliwie tym impulsem, który powoduje, że powinniśmy bardziej zadbać o takie miejsca wyjątkowe, jak otoczenie zamku. Ale niezależnie oczywiście od tego wydarzenia, kiedy to dwaj prezydenci będą obecni i wielu innych znamienitych gości, a więc prezydent Węgier, prezydent Polski, ale tak jak powiedziałem, wielu gości i z Polski, i z zagranicy, głównie z Węgier. Jest to miejsce wyjątkowe i niezależnie od tego wydarzenia powinniśmy o nie zadbać. Dlatego też będziemy zajmować się już w tym roku tego, co wiąże się z samym odtworzeniem tego naturalnego wyglądu związanego z samym korytem rzeki Strawy, ale również sam plac zamkowy zyska nowe oblicze. Będą to nowe alejki, nieco inaczej ułożone niż obecnie. Drzewostan będzie poddany pielęgnacji. I to, co wiąże się z samą nawierzchnią samego placu zamkowego i ulicy przylegającej do zamku, będzie to wykonane w pięknej kostce granitowej, komponującej z tym, co w bezpośrednim sąsiedztwie, mam tutaj na myśli oczywiście zamek, który będzie objęty takim elementem iluminacji, a więc dodatkowo podświetlony i to jego piękno będzie jeszcze bardziej wyeksponowane niż dotychczas, zwłaszcza w okresie takim jesienno-zimowym, kiedy jest więcej tego czasu, kiedy poruszamy się po mieście, powiedzmy po zmroku. Panie prezydencie, miasta, które mają rzeki, tak jak Piotrków Trybunalski ma rzekę Strawę, mają też swoje bulwary. Ja pamiętam pańską kampanię wyborczą przed ostatnimi wyborami. Wspominał pan o piotrkowskich bulwarach nad rzeką Strawą. Te prace, o których wspomniałem, wzdłuż ulicy Pereca, a więc od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika, związane z korytem rzeki Strawy, ale również związane z wybudowaniem nowego mostu, tym razem na ulicy Garcarskiej, bo powiedziałem o tych dwóch mostach wybudowanych wcześniej,
To jest pierwszy krok związany właśnie z przygotowaniem pod kątem bulwarów, a więc miejsca wyjątkowego. Proszę zwrócić uwagę, że rzeka Strawa, choć nie jest jakichś nadzwyczajnych rozmiarów, ona już dzisiaj wygląda inaczej niż w latach 70., 80., czy nawet w początku lat 90. Jest to generalnie rzeka czysta i należy wyeksponować, wydobyć to, co najcenniejsze, najpiękniejsze, związane z tym otoczeniem, z taką naturą, korespondującą jednocześnie ze Starym Miastem, i to niewątpliwie zrealizujemy, a tym pierwszym krokiem, jak powiedziałem, są te prace na samym placu zamkowym i dalej w kierunku Alei Kopernika. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę na ulicy Garncarskiej. Tam powstanie nowy most, ale również, o tym Pan powiedział, powstaną nowe mieszkania. Tak, nowy most, ale również przebudowana zostanie ulica. Dotkniemy nie tylko tego, co widoczne, a więc nawierzchni, chodników, tak aby odzyskały one właściwy wygląd, ale również tego, co pod ziemią, a więc cała infrastruktura związana z siecią kanalizacji deszczowej, wodociągiem, ale również ciepłociąg, który będzie zasilał w ciepło budynki już istniejące i te, które wybudujemy przy ulicy Garncarskiej, z myślą przede wszystkim o nowych, o młodych małżeństwach. Wzdłuż ulicy Garncarskiej od skrzyżowania z ulicą Zamurową w kierunku ulicy Jerozolimskiej będziemy budować kamienicę. Rozpoczniemy te prace w zasadzie na przełomie tego roku. Projekt mamy gotowy, moglibyśmy już te prace tak na dobre już rozpocząć, ale nie wykonujemy tego z prostej przyczyny. Chcemy możliwie jak najlepszy uzyskać montaż finansowy. Jest możliwość pozyskania pieniędzy z Banku Gospodarstwa Krajowego w formie dofinansowania, ale możemy ten wniosek złożyć nie wcześniej niż na koniec tego roku. Tak też się stanie, dlatego same prace związane z budową tych kamienic rozpoczną się na przełomie. Najprawdopodobniej będzie to styczeń-luty 2017 roku. Tak duża liczba inwestycji związanych ze Starym Miastem, z Podzamczem, nie oznacza oczywiście tego, że tylko inwestycje będą w tym miejscu, bo przecież miasto nie zapomina o innych miejscach. Z różnych względów związanych z 800-leciem, z tymi wydarzeniami i wynikającej ze zwyczajnej dbałości o to wyjątkowe, ten wyjątkowy obszar, wyjątkowe miejsce. Nie wspomniałem jeszcze o bardzo ważnej inwestycji, która w zasadzie rozpoczyna się w tym roku, ale takie zasadnicze prace będą miały miejsce w roku przyszłym, mianowicie budowa nowej biblioteki, ale nie chciałbym, żeby to tylko tak się kojarzyło jako magazyn książek. Będzie to multiteka połączona z takim mini centrum nauki, techniki. Te pierwsze prace na samym pasażu od ulicy Kiri-Skłodowskiej do ulicy Jerozolimskiej będą wykonywane w tym roku, natomiast prace zasadnicze związane ze wznoszeniem budynku w roku przyszłym. Ale oczywiście nie ograniczamy się tylko do tego obszaru, można by wymieniać wiele inwestycji, ale wspomnę chociażby o budowie trasy NS od ulicy Modrzewskiego do ulicy Wojska Polskiego z budową dwóch rond, to przebudowa ulicy Sienkiewicza, która trwa w tej chwili i możemy to obserwować, czy przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z budową mostu. Oczywiście można jeszcze więcej tych informacji na temat innych inwestycji niż te dotyczące Starego Miasta, czy konkretnie Podzamcza wymieniać, omawiać je w szczegółach. Myślę, że przy innej okazji chętnie o tym opowiem. Dziś koncentrujemy się nie tylko, ale przede wszystkim na Podzamczu, ważnym dla nas z punktu widzenia historycznego, ale również takiego rozwoju miasta, biorąc pod uwagę potencjał chociażby turystyczny, takiego wizerunku miasta. Są to prace nie tylko pożądane, oczekiwane przez mieszkańców, ale bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego. Panie Prezydencie, nadchodzi rok 2017, rok szczególny, rok, do którego Piotrków przygotowuje się przynajmniej od kilku, jak nie kilkunastu lat, bo to rocznica, wspaniała rocznica 800-lecia. Możemy uchylić już teraz rąbka tajemnicy, co będzie się działo w 2017 roku? Wspomnieliśmy o tym wydarzeniu, Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, choć to nie jedyny element, ale będą miały miejsce zwłaszcza w okresie letnim, ale wcześniej jeszcze w maju, później wczesną jesienią. Praktycznie przez cały rok będziemy świętować, będą to wyjątkowe wydarzenia podkreślające wyjątkowość Piotrkowa Trybunalskiego. Będzie to kontynuacja tych elementów związanych z historią, ale połączonych jeszcze z takimi elementami nowoczesnymi techniki, a więc ten kalejdoskop, czy Piotrków w kalejdoskopie związany z mappingiem. Będą to koncerty, wystawy
nawiązujące do tego, co wiąże się z piękną, bogatą historią, ale również to, co związane jest z przyszłością, z naszymi konkretnymi zamierzeniami na przyszłość, tego, co będzie działo się po tych obchodach jubileuszu. Będziemy o tym informować oczywiście w szczegółach. Zespół powołany przeze mnie pracuje nad konkretami. Są w tej chwili bardzo konkretne rozmowy dotyczące rozmaitych wydarzeń. Myślę, że druga połowa tego roku, właściwie ostatni kwartał tego roku, pozwoli nam przedstawić już taki pełen, szczegółowy kalendarz. Panie Prezydencie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. Dziękuję serdecznie.